Do naszej redakcji zgłaszają się osoby, które od 7 i więcej dni oczekują na wyniki testów. Na internetowym koncie pacjenta nie ma informacji, lekarze kierujący też wyniku nie znają, a dodzwonienie się do sanepidu graniczy z cudem. Co mam zrobić? Pytają pełni niepokoju. Konsultanci dostępni na czacie portalu gov.pl proponują, by w takiej sytuacji skomunikować się z infolinią 222 500 115 i po uzyskaniu połączenia wybrać kolejno przekierowania. Najpierw wciskając jedynkę, a w kolejnym wyborze dwójkę testy. Inny sposób to złożona nawet drogą elektroniczną skarga do Rzecznika Praw Pacjenta. Tymczasem w Suwałkach i powiecie ziemskim wciąż przybywa zakażonych. Wczoraj 52, dzisiaj 58 nowych, dodatnich wyników. Liczba aktywnie zakażonych urosła do 440, a hospitalizowanych do 115 według stanu na 9 rano. W kwarantannie jest ponad 1000 osób.